Hej widzowie, dzisiaj mam dla was film o Królu Gidorze z Monsterverse. Jeżeli film się spodoba, możecie dać łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Podobnie jak większość poprzednich wersji postaci, Gidora góruje nad Godzillą. Ramiona smoka są proporcjonalnie olbrzymie i przekształcone w nietoperze skrzydła, z każdym palcem połączonym błoną skórną. Chociaż Gidora preferuje chodzić na dwóch tylnych kończynach, jest także zdolny do czołgania się na wszystkich czterech. Posiada dwie długie bliźniacze ogony zakończone masywną kolczastą buławą. Jego stopy są w wyglądzie podobne do ptasich. Każda z głów Gidory ma 10 rogów. Centralna głowa smoka ma wyraźnie dłuższe i bardziej kręcone rogi niż inne głowy, natomiast lewa głowa ma prostsze rogi niż prawa. Środkowa szyja posiada dwa rzędy kolców, podczas gdy pozostałe mają tylko jeden. Języki Gidory są rozdwojone i wydłużone jak u węża. Oczy potwora są czerwono-pomarańczowe i wydają się świecić z dystansu. Dotychczas Gidora jest najokrutniejszym i najbardziej wrogim tytanem odkrytym przez Monarch. Celowo zabija napotkanych przez siebie ludzi, niezależnie czy stanowią dla niego zagrożenie. Według nowelizacji, potwór Zero czerpie przyjemność z torturowania i zabijania swoich ofiar. Pierwszą jego rzeczą po pokonaniu Godzilli było przebudzenie tytanów i zmuszenie ich do niszczenia miast. Każda z głów Gidory wykazuje zdolność do niezależnego myślenia i unikalną osobowość. Centralna głowa jest w tym przypadku alfą i wykazuje najwyższy stopień sadyzmu wobec innych stworzeń. Prawa głowa nie wykazuje zbytnio rozwiniętej osobowości, jest całkowicie posłuszna centralnej. Lewa głowa jest bardziej ciekawska od innych i wolałaby zbadać nowo poznany gatunek ludzki na Antarktydzie. Chociaż przeszłość króla Gidory jest w dużej mierze nieznana, wiadomo, że przybył na Ziemię z innego świata co najmniej kilka milionów lat temu, starając się przykształcić ją w siedlisko odpowiednie dla siebie. Cele Gidory spowodowały, że kilkakrotnie walczył z gatunkiem Godzilli, który nieustannie udaremniał jego próby przemienienia planety, przez co oboje stali się zawziętymi wrogami. W pewnym momencie Gidora został zamrożony na Antarktydzie i pozostał w stanie uśpienia przez kilka milionów lat. A teraz o tym, jak ta postać w ogóle powstała. King Gidora został powołany do życia na ekranie filmowym przez aktorów kaskaderskich wewnątrz rozbudowanego trzyczęściowego garnituru z zespołem lalkarzy, by kontrolować wielkie części skafandra umożliwiających realistyczny ruch. Jego konstrukcja była głównie stworzona przez Ei Tsuburaya. Opiera się na minimalnym opisem w skrypcie, ma trzy głowy, dwa ogony i głos jak dzwon. No dobrze, jak pewnie wiecie, informacji nie ma dużo, także to koniec tego odcinka. Jeżeli się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Trzymajcie się, cześć!